Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd. Były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od kilku lat dziennikarz. Dziś opowiemy Państwu o tym, jak Kaczyński w tydzień stał się demokratą. Otóż, jak pamiętacie, jeszcze parę miesięcy temu pisanie pism do instytucji Unii Europejskiej to było donoszenie na Polskę. Domaganie się kontroli wyborów to po prostu była wręcz targowica, która wzywała po prostu pomoc z zagranicy. No, oczywiście tutaj nie wspomnę o tym, że wszelkie po prostu wzywanie i domaganie się przestrzegania demokracji było, krótko mówiąc, niezrozumieniem istoty demokracji, prawdziwej demokracji, której uosobieniem był Jarosław Kaczyński, w myśl której ten, który ma większość w parlamencie i swojego prezydenta, to on może wszystko. No i teraz, drodzy Państwo, nie minął tydzień, komuś się wydawało, że to zmiana światopoglądu potrwa trochę dłużej. Nawet ja byłem zaskoczony. Drodzy Państwo, już przeszło tydzień temu, kiedy posłowie spotkali Werę Jourovą, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, wrzucili się do niej z pismem, aby interweniowała i broniła pisowskich mediów, które po prostu są bezprawnie przejmowane przez zły rząd Donalda Tuska, co jest zagrożeniem dla demokracji. Czyli krótsze, oni uważają, że demokracja jest wtedy, kiedy PiS po prostu ma propagandowe działa w postaci Polskiej Agencji Prasowej TVP, szczególnie zrobienie z agencji informacyjnej propagandowej tuby partii, to powiem szczerze, tego to nikt nigdy nie próbował w żadnym stopniu. To jest osobiste osiągnięcie, można powiedzieć, standard, który wyznaczył Wojciech Surmacz. Skądinąd niezły dziennikarz, też jeden z ludzi, którzy się mocno ubabrali w dobrą zmianę. Oprócz tego mamy oczywiście śmieszne wzywania i twierdzenia, że rząd Tuska złamał konstytucję, przejmując, a szczególnie minister Sienkiewicz, przejmując TVP. Wręcz przeciwnie, rozpoczął naprawę. Ale no, poszły już nawet żarty, żeby Komitet Obrony Demokracji, z racji tego, że po prostu już nie będzie korzystał z tych koszulek teraz, żeby po prostu odsprzedał po taniości te koszulki, które zostały zamówione w Konstytucji, że no, taniej będzie tam nadrukować na nich logo PiS, no, niż robić nowe. Tomku, ta. To nawrócenie ich na demokrację, nawrócenie na to, że Polska jest częścią europejskiej wspólnoty, że można prosić Unię Europejską, no poszło zadziwiająco szybko. To jest ogólny protest. Przecież zobaczcie Państwo, no ten protest już zaczął się w zasadzie chyba od Glapińskiego. Glapiński zaczął tam, miał cześć, że no koniecznie, ale to banki, dyrektorzy banków i Unia, no przecież to jak tak można. No i był taki dwuznaczny list nawet, on go interpretował inaczej. Można to zinterpretować, że no naprawdę świat się nie zawali, kiedy Glapiński będzie musiał odpowiadać moim zdaniem karnie, bo to już nawet nie chodzi o Trybunał Stanu, bo oni wszyscy tylko szafują Trybunałem Stanu, jakąś odpowiedzialnością konstytucyjną, a tam są zwykłe przestępstwa. Także tak to wygląda. No i później, no, Szanowni Państwo, kto ten człowiek, który tutaj u nas no, miał zapewniać tę suwerenność, pilnować, robić, między innymi zastąpić prokuraturę europejską, OLAF, czyli pułkownik stróżny, no napisał do Unii, napisał i wszystko. Nie, no jak tak? No nie wolno CBA zlikwidować. Używał tego Nisztora i innych, że jakby zlikwidować CBA, to się zawali w ogóle Ukraina, bo to tylko i wyłącznie dlatego, że CBA pilnuje, bo tam jest mniejsza korupcja. Bo to jak oni tak pilnują, że tam jest mniejsza korupcja, to ładnie pilnują. Widzicie Państwo, że Kongres amerykański nie chce dać kasy, między innymi jednym z tych argumentów jest to, że tam co najmniej 1/3 jest spożytkowana nie na wojnę i nie dla ludzi. Wychodzi. Także tak to się dzieje. No i później ta scena, którą będę miał długo przed oczami, czyli Jarosław Kaczyński i reszta tej bandy łapiąca za rękaw Werę Jourovą i mówiącym, wskazującym, co się w Polsce dzieje, żeby pani Jourova pomogła, pani komisarz, no grzeczna, kulturalna kobieta, wcześniej rozmawiała z panem ministrem Bodnarem, właśnie uzgodnili między innymi, że Polska zacznie współpracować z OLAF-em, no tym odpowiednikiem, takim niepełnym odpowiednikiem prokuratury europejskiej,
I po tym wyjściu z tego spotkania została złapana przez Jarosława i jego bandę. I wszyscy byli, i Błaszczak, byli inni. Ci, którzy mieli pełne. Ja nie wiem, Suskiego, nie wiem, czy Suski był tam, ja nie pamiętam, bo Suski przecież no, mógł powiedzieć, że już to nie okupanci są, że już nie ma problemów, nie ma kolejnej okupacji unijnej. Szanowni Państwo, no, to jest w jakimś stopniu żenujące. To jest żenujące, ale oni nie mają granic obciachu. Oni nie mają, idą teraz Unia, błagać, płakać, robić. To, co żeśmy kiedyś z Jankiem Państwu tłumaczyli, że plują na tą Unię, wygadują bzdury. Ci europosłowie idą, wyciągają łapę i wszyscy się trzęsą, żeby pójść do tej Unii. No zobaczcie Państwo. Teraz Jarosław Kaczyński będzie miał olbrzymi problem, bo w wyborach do Unii Europejskiej, no to on ma po prostu taką nadpodaż tych wszystkich, oni tam się będą pałami po głowach bić. No. Każdy będzie się wyrzucał z tej tratwy, żeby skoczyć na tą tratwę unijną. To mowy nie ma. No. Tarczyński, jak tam się usiadł, już stamtąd nigdy nie wyjdzie. No, bluzga na Unię, ale on nigdy stamtąd nie wyjdzie. On po prostu udało mu się tylko dlatego, że tam był jakiś chyba problem, że ktoś odszedł, prawda? Tak. I on dostał się do Unii. Wiecie, jak Kaczyński do niego reaguje, Kaczyński potrafi mu wykonać taki gest. Odejść, tak lekko, cisza. Także, szanowni Państwo, no, patrzeć na tą żenadę, na to, że oni w tej chwili do tej Unii się zwracają, no, to tak jak my byśmy nagle zaczęli prosić, nie wiem, Putina. Nie, no słuchaj, rzeczywiście, Władimir, no nie jest okej, okay, no chodź, otwórz, daj to paliwo, czy zrób inaczej, zgoda. On powinien, no i tak dawałem PiS-owi, przecież to i wam też dam. No nie, no tak być nie może, szanowni państwo. Przynajmniej na pewno nikt tutaj Tomku, ale to z tej mamy, bo koalicji nie zrobi. przypomnijmy, jeszcze w 2014 roku Jarosław Kaczyński po pierwsze oskarżał, a bardziej pomawiał ówczesne władze, rząd PO-PSL o to, że sfałszowały wybory parlamentarne, przepraszam, samorządowe. To było z trybuny sejmowej bodajże powiedziane, ale oprócz tego politycy PiS domagali się przed Parlamentem Europejskim interwencji w obronie stanu polskiej demokracji. I potem, w 2015 roku, kiedy przypadkowo, ale trochę, to znaczy powiem tak, grali najwyżej jak mogli, ale przypadkowo nawet dla nich, to znaczy dla nich oni nie sądzili, że mogą mieć szansę być samodzielnie rządzić. Szanowni Państwo, wynik 37,5% głosów około, bo trochę mniej tam, i samodzielne rządy, to było ewenement. To było możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że prawie 12% głosów na lewicę poszło się klepać, no i ponad 5% głosów na partyjkę Janusza Korwin-Mikke i około 1% na Komitet Wyborców Grzegorza Brauna pozostało poza parlamentem. Czyli w sumie prawie 20% Polaków nie było uwzględnionych w parlamencie, ich mimo że głosowali. I to wszystko sprawiło, że ta metoda D'Hondta dała mu samodzielną większość łącznie z prezydentem. I wówczas Jarosław Kaczyński doszedł do wniosku, że nie musi już udawać demokraty i się może wynurzyć. W 2022 roku była bardzo ciekawa rozmowa na jednym ze spotkań, rewi, jak to u nas się ochrzciło, gdzie on tam jeździł i odpowiadał na pytania, dlaczego to jego partia, jego rząd, jego prezydent, jego brat poparli traktat lizboński, wynegocjowali go, a następnie ratyfikowali. Traktat lizboński, który przekazał znaczną część polskiej suwerenności do Unii Europejskiej. O tym, kiedy PiS dziś chodził w tych wyborach pod hasłem i mówił, że polska suwerenność jest zagrożona, to Jarosław Kaczyński nie mówił, że największa część suwerenności, która do tej pory została przekazana do struktur europejskich, została przekazana w wyniku działalności jego rządu i jego brata, po czym, uwaga, w 2009 roku Parlament Polski głosami zgodnie PiS i Platformy Obywatelskiej ratyfikacją Lecha Kaczyńskiego zgodził się na to. Mało tego, specjalnie ominięto wówczas głosowanie powszechne w referendum, analogiczne do tego, jakim była akcesja do Unii Europejskiej, ponieważ obawiano się, że będzie tak podobnie jak było w Irlandii,
gdzie w Irlandii organizowano dwa referenda, ponieważ w pierwszym referendum dla traktatu lizbońskiego społeczeństwo irlandzkie powiedziało nie. Więc po kilku miesiącach zrobiono drugie referendum. Bardzo ciekawe by było, gdyby to drugie referendum nie przyniosło akceptowanego. No, szanowni państwo, możemy się bawić w ten sposób, ale było to trochę Do tak skutku. do skutku, że będziemy was prosić, żebyście nam się zgodzili do skutku. Jarosław Kaczyński odpowiedział, że coś w stylu, nie używając tego języka, ale sens tego był taki, że to była prawda etapu. Że w tamtym czasie, gdyby się opowiedzieli przeciwko traktatowi lizbońskiemu, zostaliby zniszczeni, bo byli słabi, więc musieli po prostu pozorować to, że się zgadzają na zdejmowanie, tutaj oddawanie polskiej suwerenności, ale teraz, gdy są silni, to już nie. A jaka jest prawda, drodzy państwo? To znaczy, albo Polska ma wybór, albo będziemy zintegrowani dobrowolnie z innymi zachodnimi państwami w standardach demokratycznych, gdzie się przestrzega reguł, przestrzega się praw człowieka, przestrzega się wielu rzeczy i się należy do bogatych, zamożnych państw Zachodu, albo się zintegrujemy już mniej dobrowolnie z wielkim, już nie wiem, czy to będzie wtedy jeszcze Federacja Rosyjska, czy jakiś Chanat Rosyjski, czy Carat, reaktywacja. W każdym razie pomysł Jarosława Kaczyńskiego, że będzie sobie istnieć dyktatura Kaczyńskich, no bo już nie jego, no przecież on już jest, jego termin przydatności do użyteczności politycznej. Znaczy, ja bym nawet powiedział więcej, Tomku. To jest ten przypadek, w którym ten produkt jest Do już. spożycia minął też już dawno. To właśnie to jest. Jarosław Kaczyński jest po prostu przeterminowany. To zawdzięczamy Romanowi. Mają dość. Wszyscy mają dość. Ten. Tak, pan Schreiber? Tak, ten. Ten pan Schreiber to jest taki człowiek do wszystkiego, dosłownie, który Tak, tak. blisko współpracuje z Jarosławem Kaczyńskim. Był też jego człowiekiem, on był przy podejmowaniu najważniejszych decyzji, także tych dotyczących Pegasusa i używania. I Widzi pan. to ojca na syna, bo tata też był człowiekiem do wszystkiego i teraz syn awansował. Znaczy nie, no Ciekawa to jest taka sytuacja, ciekawa. rodzinna fucha na dworze Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast w dworze, bo dwór jest dobrze, że tak powiem, przedstawiany, dobrze ilustruje, słowo dwór dobrze ilustruje. To nie jest demokratyczne państwo i to nie są współpracownicy, to jest po prostu car Jarosław Kaczyński, car, bo wiecie państwo, król to jest forma rządów zachodnia. On po prostu rządzi tam u siebie jak dyktator. To znaczy, dla niego nie ma stanów pośrednich. On po prostu, on mówi i tak ma być. I on zarządził w Polsce budowę dyktatury. I teraz powiem państwu, ja myślałem, to muszę przyznać, że mnie zaskoczyło, że to jednak ten taki okres, za którym oni zaczną krzyczeć o demokrację i ubiegać się o pomoc Unii Europejskiej, że to jednak chwilę potrwa. Oj, przepraszam państwo. To jest od razu już, tak. A to jest szybko. Tak. Momentalnie. To Mieliśmy. nie jest zamach wąsika, nie. To Nie, Janek nie, nie, to zajmuje już się nie. coś To jest, niechcący to drodzy ubrać. państwo, to jest po prostu światło. I stała się światłość tam trochę niżej. W każdym razie, wiesz, on teraz być może teraz siłę woli będzie ćwiczył, więc i mówię. Jarosław, taki błysk refleksji może żeśmy Janku przekazał, taki podświadomy. W każdym razie Jarosław Kaczyński nie zwlekał nawet dnia. Stał się po prostu znowu szczerym demokratą. Stąd taki pilny, żeby im kod sprzedał te koszulki i gadżety w obronie demokracji. Na czym ma polegać? Bo czym jest w ogóle problem w tym, co oni zrobili? Jarosław Kaczyński kiedyś publicznie przyznał się, moim zdaniem więcej niż dwa razy, ale dwa razy na pewno, że zmienili ustrój. Polski. Ustrój Polski można byłoby zmienić tylko wtedy, kiedy się zmieniło konstytucję. Oni nie zmienili konstytucji. Oni zmienili ustrój w ten sposób, że zhakowali, czyli dostali niezgodny z prawem dostęp do Trybunału Konstytucyjnego, przejęli Trybunał Konstytucyjny i ręcznie wyłączyli kontrolę konstytucji i zaczęli uchwalać ustawy, które są niekonstytucyjne. I dziś oni się domagają od opozycji, aby traktowała ich niekonstytucyjne organy, niekonstytucyjne ustawy
w sposób taki, jaki się traktowało prawo do 2015 roku. No ja powiem szczerze, niedoczekanie. Cieszę się, że Sienkiewicz nie zwlekał, że zrobił to, co zrobił. Mogę tylko co najwyżej narzekać, że jeszcze tam ktoś siedzi w tych kwestiach, w tych budynkach. No powiem szczerze, na miejscu pana prezesa Syguta, to ja jednak bym to szybciej domagał się oczyszczenia mojej własności i przywrócenia tam kontroli. No bo spółka ponosi straty. Spółka nie może nadawać kanału TVP Info, ponieważ kanał, który jest nagrywany na placu. Tam to wszystko było robione wewnątrz. To jest bezprawnie okupowane. Nie wiem, jaki tam jest plan na odzyskanie tego. Ja bym, powiem szczerze, no to o paru sposobach to mówiliśmy, ale to jest naprawdę kilka godzin i po sprawie. I potem sobie mogą krzyczeć na zewnątrz. Mi się tutaj przypomina taki żarcik, drodzy Państwo, jest jeszcze świątecznie, to możemy sobie trochę pożartować, bo nastroje jeszcze to takie między jednymi świętami trochę a drugimi, bo już ludzie myślami przy Sylwestrze. Jak kiedyś Masztalski zrobił po prostu wyjątek i zabrał żonę do lokalu, no to się zrobił problem, bo portier Masztalskiego, który nigdzie nie wychodzi rzekomo, bo wychodzi po raz pierwszy z małżonką od kilkunastu lat, portier widzi, wita, dzień dobry panie Masztalski, no, żona taka zdziwiona, skąd go tu znają, kelner podchodzi, to co zwykle panie Masztalski. No i potem jeszcze się pojawia parę tego typu wstawek. Jakaś pani się śmieje, uśmiecha, macha do niego i żona z krzykiem wybiega do taksówki, zamawia i ładuje się z nią Masztalski, a taksówkarz, różne żeśmy wieźli, panie Masztalski, ale tak krzykliwe jak... Więc... Ona była jeszcze brutto wtedy, nie netto. Była brutto, nie netto. Natomiast, szanowni państwo... Nawrócenie Jarosława Kaczyńskiego na demokrację, no to jest to słynne, ubrał się diabeł w ornat i nam szedł. Jarosław Kaczyński, nie wiem dlaczego uważa, że ktokolwiek udzieli mu jakiejkolwiek pomocy. Najbardziej zabawne jest Ale to. czego, Janku, tych drobnych, po które nie warto się schylić, tych właśnie rzeczy, że pieniądze unijne, no mówił Glapiński, który później skarżył się do Unii Europejskiej, że te pieniądze to w zasadzie wszyscy będą tam dawać pieniądze. Pamiętasz, wszyscy chcą pożyczać Polsce pieniądze, a te pieniądze unijne to dla nas raczej no nie mają żadnego znaczenia. Absolutnie nie mają. I oni właśnie do tej Unii, której pieniądze to są jakieś drobne, po które się nie warto schylać, jak mówił jeden z nich, po te właśnie pieniądze, które nie mają żadnego znaczenia, to teraz jednak do tego ośrodka jednak demokracji zwracają się o pomoc. Nie dajcie, zostawcie nas, ratujcie. I Jarek, no powinien wysłać Suskiego naprawdę. Suski byłby najlepszy, żeby tam pojechać i negocjować. Bo nikt nie pamięta tego, co Suski mówił i niewątpliwie. No oczywiście razem z Czarneckim, który okradł Unię Europejską, Jest to są strasznie, najlepsi. on okradł Komisję Europejską, dokładnie. Komisję Europejską, przepraszam. Bardzo przepraszam, Nie bardzo komisja, przepraszam, panie, Tomek, obraziłem to pana. nie, Tomku, ja też źle powiedziałem, Parlament Europejski. Parlament, o bardzo przepraszam. No obraziłem pana, panie Czarnecki, przepraszam. Nie, no jaką całą Unię pan tylko parlament? Nie, jeszcze pan wszystkiego nie oddał. Taka jest prawda, że wszystkiego jeszcze pan nie oddał, bo tam są jeszcze pewnego rodzaju niewyjaśnione tematy, ale to już sądzę, że teraz Prokuratura Europejska jakoś wyjaśni. Prokuratura chyba też nasza powinna w końcu zacząć wyjaśniać. Przypomnijmy, o co chodzi, skoro już powiedziałeś. Zierkiewicz jeszcze mocno trzyma toalet. Pamiętajmy, tam były dwie rzeczy, tylko pokrótce przypomnę. Pan Ryszard Czarnecki rozliczał wyjazdy z Jasła samochodami, które nie istniały w momencie, a które wpisał i podpisał jako te, którymi podróżował z Jasła do Brukseli, żeby rozliczyć kilometrówkę. Dlatego z Jasła, żeby było drożej. Panowie z Olafu sprawdzili po prostu te pojazdy, sprawdzili po prostu wszystko. Okazało się, że po prostu wszystkie wyjazdy były robione fikcyjne. On się po prostu w inny sposób przemieszczał do Brukseli, a to po prostu było zwykłą produkcją kilometrówek. Przy czym niektóre z auta, które wpisywał jako te, którymi podróżował, w momencie podróży były już zezłomowane. A szczytem wszystkiego wpisanie samochodu w rozliczenia, który rzekomo podróżował w lutym, które to. Samochód był. Kabrioletem, Brugżota, kabriolet.
Tutaj mamy do czynienia z wyłudzeniem pieniędzy, z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach, mnóstwem różnych rzeczy. Prawdopodobnie jeszcze będzie, bo on był przesłuchiwany, zdaje się, w tej sprawie to jeszcze dojdzie składanie fałszywych zeznań. Bo on oczywiście twierdzi, że to nie on, tylko jego pracownica. Jego pracownicy dokładnie mówią, że wypełnili to i dali mu do podpisania to, co on im powiedział, że ma być. Co więcej, mieliśmy też, za to też musiał oddać pieniądze, pracownika słupa. Czyli człowieka zatrudnił, który się w ogóle nie pojawiał w tej firmie. Jego pracownicy zeznali, że on go nigdy na oczy nie widział. Ktoś brał wynagrodzenie. No, te pieniądze trzeba było oddać. Żeby było jeszcze śmieszniej, prokuratora Ziobry za to konkretne przestępstwo próbowała skazać innego polityka PiS, który nie miał z tym nic wspólnego. I sąd się nawet zdziwił. Radio Z to opublikowało, ale o co chodzi? Dlaczego w tej sprawie nie ma, przecież chcecie sądzić faceta, który nikogo nie zatrudniał, nie ma z tym nic wspólnego. O co wam chodzi? Dużo rzeczy tutaj oczywiście niezwiązanych z demokracją. To była taka dygresja, żeby wytłumaczyć, dlaczego Tomek generalnie nazywa pana Ryszarda Czarneckiego złodziejem. No bo kradł. Nie ma się co obrażać. Prawdziwi złodzieje, jak się ich nazywa złodziejami, to nie. Ja fachowych złodziei widziałem dużo fachowców i powiem ci, że to w jakiś sposób trzeba oddać im, wiesz, no rzeczywiście, że oni no, umieją coś zrobić, ale no, taki złodziej jak Czarnecki, to nie, to słabe, to słabe, to, wiesz, no, kraść z domu czy z miejsca, które jest otwarte, to nie, rozumiem. Jeszcze kiedy wśród złodziei czy wśród bandytów panuje taka jak gdyby hierarchia, o okradł bank. Czy okradł jakichś bogatych, złych ludzi, czy haraczowali innych bandytów, innych złodziei, no to już jest ta elita, najważniejsi. Bo oni też przecież kradną, biorą, poszli im pozabierali, gdzie zabrali jakąś krwawicę. I tak jak część ludzi z Pruszkowa, no, dawali jeszcze biednym, rozdawali. No to jest taki Janosik, ale no, Czarnecki to jest taki Janosik, co bogatym zabiera, ale biednym nie oddaje. Tej Unii Europejskiej. Natomiast wróćmy do naszych demokratów. Mamy obecnie taką próbę przestrojenia się w piórka obrońców praworządności. Jest to szczególnie zabawne w sytuacji, w której za obrońców praworządności są ludzie, którzy chcieli po prostu czerpać zyski z ustawionych spraw sądowych, z ustawionych działań prokuratury. Tam naprawdę niewiele brakowało, żeby domknąć system. Prokuratura była dużo łatwiejsza w przejęciu, dlatego że hierarchizacja pracy prokuratorów i ich niezależność jest bardzo iluzoryczna. Przekonała się o tym pani Ewa Wrzosek, która wszczęła kiedyś śledztwo w sprawie organizacji wyborów kopertowych i to śledztwo zostało chyba zamknięte od momentu wszczęcia do momentu umorzenia. To było kilka godzin, a ona zaczęła być represjonowana. Tak właśnie działa struktura hierarchiczna. W wypadku sędziów ta niezależność jest mocniejsza, dlatego to sędziom się było łatwiej obronić. Natomiast zostały stworzone obcęgi takie systemowe. Ja w tej chwili powiem szczerze, no liczę na to, że jednak pan Adam Bodnar po świętach, może po nowym roku, jednak ostrzej spojrzy na to, co się dzieje w prokuraturze, bo nie uda mu się przywrócić praworządności. No oczywiście będzie lepiej, bo już sam fakt, że ministrem sprawiedliwości jest człowiek, który przestrzega prawa, który wie, czym jest, który nie prowadzi wojny z opozycją, już samo to będzie temperowało prokuratorów podległych. Natomiast bez, przepraszam za to określenie, bez czystek nie da rady przywrócić właściwej apolityczności i niezależności prokuraturze. Przypomnijmy, że oni wprowadzali do zawodów prokuratora ludzi, którzy później nago chodzili kupować alkohol, drodzy państwo, nago. No, to był człowiek, któremu odmówiono zatrudnienia w prokuraturze zarządów poprzednich. No, widocznie jakieś powody były, a ci Sprawa zrobili. trwa do dzisiaj, Janku. De Tak, facto dzisiaj sprawa. to są ludzie, których oni zatrudniali. To są ludzie, których kryterium nie była kompetencja, tylko kryterium była dyspozycyjność wobec władzy. To jest zresztą, to gubi wszystkie dyktatury. No, powiedzmy, większość dyktatur gubi to, że kryterium doboru kadr nie jest merytoryczne, tylko jest kryterium tego, jak mocno się podlizują i jak bardzo są dyspozycyjni. Wyobraźcie sobie Państwo jeszcze raz ten przykład historii a propos demokracji. Jak mamy kilka dni przed zmianami władz w spółce TVP,
O trzeciej w nocy dzwoni do prezesa TVP Jarosław Kaczyński. Ale drodzy Państwo, to nie o to chodzi, że w ogóle on dzwoni. Chodzi o to też, że on tą historię opowiada sam publicznie. To nie jest wyciek. To jest jego wywiad dla Radia Wnet, w którym on opowiada, że przyszedł do domu i już myślał, że to już się zaczęło. On nie uważa, że podanie do publicznej wiadomości informacji, w której prezes partii politycznej, nawet, on już nawet przecież nie był już nawet wicepremierem, był po prostu pracownikiem, przepraszam, posłem opozycyjnym, szefem opozycyjnej partii. Dzwoni do prezesa mediów publicznych o trzeciej w nocy, bo mu nie działa telewizor. I on, wiecie Państwo, że on nie ma naturalnej blokady. My byśmy bliskich nie obudzili. Wiesz, gdyby coś się złego nie działo, Janek, ja bym do ciebie w nocy nie dzwonił. Nigdy, często dzwonimy, jak coś ma się dziać, ale tak, żeby cię obudzić i żeby zadzwonić, czy żebyś ty mnie. A co dopiero, że jakby mi nie działał telewizor, albo tobie by nie działał telewizor, czy jakaś rzecz, byś wyzwaniał do szefów jakiejś instytucji. No przecież. Po ochroniarza było zejść, panie Kaczyński, chociażby zapytać się, co się dzieje, że nie ma telewizora. Nie. To jest, rozumiecie państwo, tak, Janek słusznie zauważył, to jest niesamowita rzecz. Ten Ale człowiek niesamowite jest, że po on to sam prostu, podał. tak, sam podał to, że on, jak coś mu nie działa, to on dzwoni do szefa danej instytucji. No naprawdę, no jeżeli by nie miał prądu, to zamiast zadzwonić po elektryka, to by zadzwonił do szefa PGE. Co się dzieje, że nie ma prądu? Nie, to jest coś, co on pokazał tym, w jaki sposób on rozumie demokrację, jak on zarządzał tym, że pozwalał sobie na dzwonienie o trzeciej w nocy, bo mi nie działa telewizor. To jest po prostu szokujące. Jest także to, że ta kwestia się w ogóle nie przebiła jakoś, bo ona się lata po portalach jako ciekawostka, ale tak naprawdę to jest to kompromitacja. Kompromitacją jest sama ta historia i kompromitacją jest to, że Jarosław Kaczyński sam ją opowiada, nie zdając sobie sprawy z tego, jak ta historia pokazuje jego relacje z Matyszkiewiczem, który był po prostu jego chłopcem na posyłki. Ja słyszałem przecież nawet z ust samego Bronisława Wildsteina, kiedy opowiadał mi, że stracił ten fotel prezesa TVP w 2007 roku na początku, ponieważ nie odbierał telefonów od Kaczyńskiego, który nie był zadowolony z wiadomości. W tamtym czasie Wildstein jeszcze reprezentował jakiś kręgosłup miał. Trzeba przyznać, że tamta historia, jedyne chyba czego go nauczyła, to to, że należy być po prostu wiernym członkiem dworu Jarosława Kaczyńskiego. Ja przypomnę, że Bronisław Wildstein ma syna, który najbardziej zasłynął w mediach tym, że po prostu z takim chuligańskim, żeby nie powiedzieć bandyckim napadem na rysownika Jerzego Wasiukiewicza, którego po prostu uderzył kuflem piwa. To było ładnych kilka lat temu, jeszcze przed rządami PiS-u w 2015 roku, ale nie przeszkodziło mu to zostać najpierw dyrektorem TVP. I uwaga, teraz go już zwolnili z polskiego radia, bo został schowany w polskim radiu. No generalnie, jak Państwo zobaczycie, to wszyscy ci dyrektorzy gdzieś tam się pojawiają, coś tam robią, a ten to tylko był znany z tego, że wypisywał jakieś niespecjalnie mądre komentarze na Twitterze. Już tam A nie wiesz, ma. Wilczeń zrozumiał, zobacz, jak trzeba dojść do Kaczyńskiego, bo do Panteonu najlepszych sędziów zapisał Julię Przyłębską i on to mówił poważnie, wyszedł i mówił, że no nie, I no to jest świetne. najwyższy autorytet. Autorytet. Prawniczy, naprawdę. Wyszedł i mówił, jakby żywy ryby jadł, no poważnie. Ale to jest taka próba stwierdzenia, że to Jarosław Kaczyński, Decyduje się to. wyznaczając kogoś na stanowisko, czyni go autorytetem. To jest takie przyznanie Jarosławowi Kaczyńskiemu prawo uczynienia kogoś kimś wielkim. Że to nie wiedza, nie doświadczenie. Kiedyś w czasach rządów koalicji PO-PSL okazało się, że ja więcej mam do powiedzenia czasem w dawnej telewizyjnej agencji informacyjnej niż co po niektórzy urzędujący tam kierownicy dyrektorzy. Ja wtedy zwróciłem uwagę, że władza nie pochodzi tylko i wyłącznie z hierarchii, ale też ona się opiera na ludzkich sympatiach. Na stosunku wzajemnym, tak. Tak, że czasami możesz po prostu coś załatwić, chociaż jesteś poza strukturą, bo cię ludzie lubią, szanują cię za to, co robiłeś i nie musisz do tego mieć bata nad kimś, nie musisz Jak mieć. Tuska przyjęto w Unii, zobaczcie, jak Tuska przyjęto w Unii. Autentycznie go lubią. Tak. Przede wszystkim ktoś tam rozumie, wiecie Państwo, jak chcemy budować dom, Jarosław Kaczyński nie chciał budować wspólnego domu.
Jarosław Kaczyński chciał budować dyktaturę. Jedynym problemem Jarosława Kaczyńskiego jest to, że on umiera. Jak my wszyscy. To nie jest to, że Każdy z że mamy nas jakąś powoli. wiedzę, że on ma jakąś wiedzę, że ma jakąś tajemną wiedzę o jego stanie zdrowia, chociaż widać, że nie jest najlepszy. No on się zbliża, wiecie państwo, ja mówię, statystycznie Jarosław Kaczyński jest już martwy, ponieważ żyje dłużej niż średnia życia mężczyzn w Polsce. I to jest jego jedyny problem. On jakby tak, powiem państwu, ktoś może powiedzieć, że ci dyktatorzy, ja na przykład słyszałem od kolegi, który zajmuje się Białorusią, że Aleksander Łukaszenka już nawet nie liczy, że ten jego PGR przeżyje jego śmierć, ale on ma takie marzenie, żeby tę dyktaturę udało się mu zachować do końca życia. Bo on, co prawda, ma umówione, jest umówione na dożywocie, uwaga, w Wenezueli, jest umówione na dożywocie z Kimem w tym, ale wolałby jednak nie musieć uciekać, nie musieć żyć U pod. siebie w domu, tak, lepiej. Tak, i to są takie marzenia. Jarosław Kaczyński, powiem państwu, nie wiem, po co buduje tą dyktaturę. Kiedyś, jak jeszcze poznałem go osobiście, to miałem jedno takie spotkanie, tam około 2 godzin, w 2005 roku. Wydawało mi się, że ten koleś nie jest specjalnie groźny i że no, jest niekompetentny, bo jeżeli ktoś jest przywódcą największej partii, znaczy partii, która aspiruje do rządzenia, która prowadzi w sondażach, to wypadałoby, żeby miał coś więcej do powiedzenia na temat gospodarki, a nie tekst pod tytułem Niech mnie ktoś przekona do jakichś rozwiązań, to ja nie jestem specjalistą z przekonania, to ja się mogę przekonać i do podatku liniowego, jak mi ktoś wytłumaczy, że to działa, wiecie państwo, idę po I władzę. mimo wszystko ma do powiedzenia Janek pomysł, i to jest to paranoja. I mimo Nie, wszystko ma do chodziło powiedzenia. mi o to, że wtedy jeszcze nie podejrzewam, że jego problemem jest to, że jego, wiecie państwo, to jest sam pomysł wprowadzania w Polsce dyktatury. On oczywiście, on sobie zażartował i z państwa, i z nas, kiedy na początku września 2000, to chyba był 2022, na początku września wyskoczył z tekstem, że jeżeli byłby dyktatorem, to takim jak Piłsudski. Bo już mi to powiem państwu, że te jego występy mi się zlewają, może to i był 2023, ale chyba drugi. W każdym razie to, że będę dyktatorem jak Piłsudski, no to było dla tych ludzi, którzy nie znają historii. Tutaj polecamy w najnowszej historii bez cenzury, możecie państwo sobie przeczytać. Są dwa dobre teksty. Jeden to są Bandyci Piłsudskiego, o ludziach z najbliższego otoczenia Piłsudskiego, o takich ludziach marzy Jarosław Kaczyński. On chciałby nie musieć nic nikomu mówić, po prostu, żeby pewnego pięknego dnia włączył po prostu rano sobie internet i okazało się, że on najchętniej to widział to, żeby takie rozwiązanie miało miejsce wiele, wiele, wiele miesięcy temu, najlepiej naście. I po prostu i nas nie ma. I że ma jakichś ludzi wokół niego, którzy widząc, jak on się smuci, jak to ogląda, że rozwiązali mu problem. No takich ludzi miał Piłsudski, którzy jak czytali jakieś artykuły niepochlebne na temat wodza, to po prostu rozwiązywali ten problem. Wódz nie musiał nic mówić. Więc. Siadali oficerowie w mundurach, tłukli, kopali oficjalnie, zostawiali wrowie na śmierć. Na los na przykład spotkał Tadeusza Dołęgę Mostowicza, autora słynnej kariery Nikodema Gdyzmy. I tu jest drugi tekst, felieton Andrzeja, mecenasa Andrzeja Ceglarskiego, który opisał historię, drodzy państwo, człowieka, czyli tego umownego nikodemadyzmy, faceta, który nic sobą nie reprezentuje, ale dochodzi do stanowiska premiera. I tutaj mecenas Ceglarski pokazuje, że jedną z inspiracji dla tej kariery była sama postać Józefa Piłsudskiego, faceta, który był rozgarniętym maturzystą o pewnej charyzmie, natomiast nie miał nic wspólnego z wojskiem, nie miał żadnej wiedzy wojskowej. Sam sobie uważał, że ładnie wygląda w mundurze, sam sobie nadał tytuł marszałka. Taka trochę Zosia Samosia. Szanowni Państwo, w dobrych kioskach, w dobrych empikach, a teraz Tomek, ty jeszcze coś Chciałem powiedzieć? Państwu bardzo podziękować i ja w imieniu Państwa przekażę Wąsikowi naprawdę genialną myśl, bo to od Państwa jest, ja to zaczerpnąłem, ja muszę być uczciwy i oddać Państwu ten należyty szacunek. Wąsik, jest świetny pomysł. Poczytaj w komentarzach pod naszymi materiałami.
zorganizuj strajk w obronie CBA. Jakieś znaczy olbrzymią demonstrację w obronie CBA. Na pewno zgromadzisz dużo ludzi, no i nie pójdziesz siedzieć. No. Ludzie tłumnie wyjdą, dlatego że CBA ma być likwidowane. Naprawdę, ja spodziewam się olbrzymiej frekwencji. Ci ludzie cię ciałami ochronią za CBA. Ja myślę, że ona będzie kilkukrotnie większa niż w wypadku obrony TVP. I to jest ta ironia, że może być jeszcze większa niż w obronie, bo wiesz, może wyjdą funkcjusze, bo ci to się ruszą przynajmniej, wiesz, i ich jakieś tam te wszystkie aktywa, czy jeszcze, to ci ich zmobilizują naprawdę. Bo, i to jest ironia, Janek, rzeczywiście, że masz rację, to może być dużo więcej niż w obronie TVP. Chyba, że powiesz, że gigantyczna demonstracja, 5 razy większa niż w obronie TVP, ale to i tak nie będzie 1000 osób. Szanowni Państwo, do zobaczenia. Pułkownik Stróżny na czele, tak? Pałownik. No, a Paweł, no, okej. Okay. Pałownik, Jak zwał, tak zwał, no. Wiadomo, o co chodzi. pałownik, pułkownik. No, Tak. do zobaczenia.